Dzisiaj w Stargardzie 4 stopnie na plusie, odczuwalne minus 3. Lekka mgła. No, zachmurzenie 100% i przewidywalne opady 62%. Ale raport smogowy na zielono buźka, także idę na spacerek z rana, bo nie wiadomo jak będzie później. No, w tej chwili nie pada, to jest właśnie, to trzeba wykorzystać ten moment. Wczoraj było beznadziejnie, cały dzień padało, więc nie było mowy o spacerze, ale dzisiaj wybieram się i to najlepiej rano. Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj dla odmiany herbatka z cytrynką. Jak widzicie, u mnie jeszcze świąteczna sceneria, ale ja zazwyczaj choinkę rozbieram po święcie czy króli. No, że dzisiaj sobota, jutro niedziela, więc zostawiłam to na następny tydzień, na spokojnie sobie wtedy rozbiorę. A jeszcze co, to przez weekend niech mi jeszcze trochę poświeci. Pod którymś z filmów znalazłam komentarz, Orchidee bodajże napisała, że chciałaby wiedzieć, jak ja, w jaki sposób ja zakupuję książki, czym się sugeruję, czy po prostu liczę się z opinią jakichś koleżanek, czy gdzieś coś usłyszę, jakąś reklamę i w ten sposób te książki wybieram. Więc różnie to bywało na różnych etapach mojego życia, bo są takie książki, na które oczekiwałam i które po prostu jak gdyby miałam zamówione. Ale też były takie książki, które po prostu no, kupiłam pod jakimś takim impulsem chwili, pod jakimś takim no, urokiem książki weszłam, przeczytałam urywek i po prostu stwierdziłam, że ta książka jest jednak dla mnie. I tak było właśnie, chociaż na tą książkę oczekiwałam. Przeminęło z wiatrem, dwa tomy. Nie muszę nikomu przedstawiać, bo przecież ta powieść Margaret Mitchell była zekranizowana, zekranizowana i tu jest mnóstwo filmów. Ja zresztą jak kupiłam tą książkę, to już znałam temat, już książkę wypożyczałam z biblioteki parokrotnie. Byłam na filmie, byłam w kinie na tym filmie i wiele razy oglądałam w telewizji. Ale to jest taka książka, taki film, do którego wraca się zawsze z przyjemnością i nigdy się nie znudzi. Zawsze tak jakoś, no nie wiem, ja mam takie coś, że lubię powroty, lubię wracać. I jak dowiedziałam się, że będzie kontynuacja dalszej części Przeminęło z wiatrem. Aleksandra Ripley, Ripley to na pewno pseudonim, dopisała dwa tomy ciągu dalszego. I ja oczywiście, jak się o tym dowiedziałam, gdzieś przeczytałam pewnie w jakiejś tam gazecie czy gdzieś i oczekiwałam na to. Wiem, że oczekiwałam i dostałam. I tak było z tymi książkami moimi, z trylogią. No przecież to już Wam chyba kiedyś pokazywałam, to przecież przecudne wydania z ilustracjami. Teraz może trafię na jakąś ilustrację. Coś tu jest. O, jest. Piękne wydanie, piękne ilustracje. Ogniem i mieczem. Pan Wołodyjowski. Potop. I potop. Przecudne wydania,
którąś z tych książek kupiłam pierwszą, nie pamiętam już, i czekałam na następne, bo to tak się ukazywały co jakiś czas. Wiem, że za te książki, to jeszcze było przed denominacją, że zapłaciłam już, no nie wiem, 14 tysięcy bodajże. Więc teraz po odjęciu 4 zer byłaby niewielka kwota, a te książki mają naprawdę wielką wartość. I sentymentalną, no i rzeczywiście pisane są w błyskotliwym stylu i języku. No i Quo Vadis Sienkiewicza, no też przecudne wydanie, ilustracje, przepiękne. No i tak. Tak to wygląda. Quo Vadis, lalka Bolesława Prusa. No ta książka to szczególnie lubię do niej wracać, lubię oglądać film, lubię tę rolę, w którą wcielił się Jerzy Kamas, rolę Wokulskiego, no naprawdę. To było świetne. No i Pawlik w rolę Rzeckiego, to też było niesamowite. No w każdym bądź razie ilustracje są przecudnej urody. Lubię do tej książki wracać, bo jest naprawdę, jest piękne wydanie. I jest, no i jest co czytać, bo chociaż przeczytało się już nie wiadomo ile razy, to zawsze z przyjemnością się wraca do tych opisów. Już inaczej się patrzy na opisy, dokładniej się czyta, bo już się zna fabułę, już wie się, co będzie dalej. Więc te opisy takie są wtedy łatwiejsze do przyswojenia. Można się skupić po prostu nad nimi i, no i tak jakby dokładniej poznać tą książkę, dokładniej się z nią zapoznać. No i oczywiście moja kochana Rodzina Połanieckich, też piękne wydanie. Też na tą książkę bodajże oczekiwałam, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba też na tą Rodzinę Połanieckich. Też już wiadomo, że ją znałam, już oglądałam film, ale znałam w ogóle z biblioteki. I jednak zdecydowałam się na zakupienie, bo lubię wracać do tej książki bardzo. Ale moja ukochana już pożółkłe kartki ma, Lwa Tołstoja, Anna Karenina. I ja uważam, że żadna ekranizacja nie oddała tego, co zawiera ta książka. Oglądałam różne ekranizacje i, no i stwierdzam, że jednak książka, ale w ogóle no, ekranizacja nigdy nie odda tego, co zawiera książka. Bo no, nie wiem, żeby jaki reżyser, nie wiadomo jaki scenariusz, to jednak nie wyłapie tych niuansów wszystkich, które są zawarte w książce. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Może wy macie inne, ale ja tak uważam, że jednak książka to jest... Ja nawet lubię, tak wiecie, jak obejrzę jakiś taki film zekranizowany, obejrzę w telewizji, więc lubię sięgnąć po taką książkę. Jak nie mam, to w bibliotece znajdę i lubię po prostu porównać. I stwierdzam, że no nie. Na pewno to jest jakiś, no jakiś jest... świetny przekaz, bo nie mówię, że nie. Jest barwny, świetny, taki obrazowy, ale książka jest jednak jedyna. Jedyna w tym temacie, tak mi się wydaje i nic tego nie zmieni. Tak mi się wydaje. To jest takie moje osobiste zdanie. Nie wiem, jak, co wy myślicie na ten temat. No i widzicie, tak jak widzieliście w filmiku przed chwilą wam pokazywałam, mój spacer. Zimy nie widać, wręcz jest wiosna. Dookoła zielono się zrobiło, krzewy są zielone, także no, nie wiem jak to będzie dalej, ale no niechby już była ta zima troszeczkę, niechby trochę pomroziło, bo przecież to się już robi nie za bardzo. I odnośnie jeszcze wracając do tego pytania, jak właśnie kupuję te książki, czym się sugeruje, czy liczę się z czyimś zdaniem i tak dalej. Więc w tej chwili to bywa różnie, dlatego że ja w tej chwili nie kupuję książek często. To już tam raz jakiś czas. Nie kupuję często i sugeruję się przeważnie autorem. Jeżeli spotkam
książkę, którą napisał jakiś autor czy autorka, których znam, to więc ja biorę w ciemno. No nieraz, tak jak ostatnio, pomyliłam się, bo okazało się, że książka magiczna, jakaś science fiction, nie w moim typie, no ale też tak może być. Też tak może być. Ale po prostu nie sugeruję się niczyim zdaniem, bo każdy ma inny po prostu swój gust. Więc ja, chyba że ktoś mi powie, ja wypożyczę z biblioteki, to tak, to wtedy mogę się po prostu zaznajomić z taką książką i zobaczyć, czy rzeczywiście jest godna polecenia. Był taki etap w moim życiu, gdzie kupowałam książki bardzo często, no ale niestety, gdy zachorowałam, to moja choroba wymagała po prostu w tym pomieszczeniu, gdzie te książki się znajdowały, wymagała takiej sterylności, bo ten pokój był mi potrzebny, więc ja musiałam się pozbyć tych książek i teraz już po prostu kupuję, owszem, ale już tak sporadycznie, od czasu do czasu. Te, które mam, takie no już naprawdę z bardzo dawna, więc te książki są u mnie już zadomowione, ale teraz kupuję sporadycznie. Nie kupuję już tak namiętnie jak kiedyś, bo kiedyś to, no chociaż kiedyś nie było takich możliwości jak teraz, bo teraz wchodzi się do księgarni, jest mnóstwo książek, multum, jakie się chce, ile się chce i ceny są różne i odpowiednie, także no można, tylko że po prostu no też nie ma miejsca, żeby to wszystko gdzieś po prostu umiejscowić. Uważam, że mam na tyle książek, że od czasu do czasu, jak jakąś dokupię, to świat się nie zawali, nic się nie stanie. W każdym bądź razie robię to rzadziej niż kiedyś, to na pewno. Robię to rzadziej i nie sugeruję się żadnymi reklamami, niczym zdaniem, po prostu wchodzę do księgarni, a najczęściej lubię robić w Empiku takie zakupy. Wchodzę, chociaż zdarza mi się w Biedronce, gdy są po prostu, tak jak poprzednio pokazywałam, tanie po 9 zł, Duma i Uprzedzenie, no to aż się prosiło, żeby tą książkę włożyć do koszyka, tym bardziej, że no lubię do niej wracać, więc aż się prosiło. No ale przeważnie lubię do Empiku. W Empiku tam są różne takie, różne możliwości, różne rodzaje książek, gdzie można coś dla siebie zawsze wybrać. I ja po prostu tam lubię kupować, ale wtedy się zatrzymam na dłużej, taką książkę sobie przekartkuję, jakieś tam urywki przeczytam, tam zobaczę, gdzie, co tam jest, jakiś dialog nieraz mnie wciągnie, nieraz anons na odwrocie jest bardzo interesujący, a nieraz, tak jak mówiłam, sugeruje się tylko i wyłącznie imieniem i nazwiskiem autora czy autorki, bo znam i wiem, że warto to kupić i warto przeczytać, także gdybym mogła, gdybym miała takie dodatkowe jeszcze pomieszczenie, to na pewno byłoby całe w książkach, bo uwielbiam i kocham i lubię książki czytać i lubię książkę czytać książkę. Ona jest dla mnie wartością samą w sobie, chociaż przyznaję, że też audiobooki słucham. Wtedy, gdy na przykład robię jakieś tam robótki ręczne, coś na drutach, szydełkiem, to wtedy słuchawki i wtedy słucham audiobooki, tak też muzyki słucham, ale przeważnie audiobooki, wtedy ktoś mi czyta, a ja sobie po prostu dziergam. Także tak też robię, ale jeżeli tak czytać, skupić się nad książką, to lubię. Lubię tą książkę dotknąć, lubię po prostu przeczytać i zobaczyć, co tu jest w tej książce. Wrócić się nieraz, wrócić do jakiegoś opisu, coś sobie przypomniałam, aha, coś tam w dalszej części, jakiś dialog się toczy, który przypomina coś z poprzednich stron, więc ja sobie wrócę, aha, przypomnę, to o to chodziło, no dobrze. I czytam dalej, także w tej chwili czytam trochę inaczej, tak jak mówiłam, po prostu może dokładniej. Nie śpieszę się nigdzie, po prostu, że muszę już tą książkę szybko przeczytać, bo muszę komuś ją oddać, muszę zwrócić, mam tylko termin taki a taki, prawda? Bo tak też bywało, od kogoś pożyczyłam i ktoś mnie wręcz sam zaproponował, żebym przeczytała, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że ktoś czeka jeszcze, oczekuje na tą książkę, żeby po prostu też ją przeczytać, więc trzeba było troszeczkę tempo przyspieszyć tego czytania. No i cóż, i tyle o książkach. Ale teraz już wszystko to, co miałam do powiedzenia na ten moment, w tym
tym roku o książkach powiedziałam. Teraz już będą inne odcinki, ale w związku z tym, że padło takie pytanie, więc, bo to miały być tylko dwie części książkowych klimatów w nowym roku, ale że padło takie pytanie, więc postanowiłam po prostu na nie odpowiedzieć i nagrać taki filmik. Mam nadzieję, że wszyscy będą z tego filmu zadowoleni. Także tak to widzicie wygląda z tymi moimi książeczkami. Herbatka smakowita. Cytrynka bardzo dobra. Chociaż ostatnio kupiłam cytrynę i wiecie co, nie była taka jakaś, była taka jak perfumowana. Nie wiem dlaczego, czymś była spryskana pewnie, w ogóle no, nie dało się pić tej herbaty. No i całe szczęście, że kupiłam tylko jedną. Kupiłam ją w Żabce, bo już mi się cytryny skończyły, a byłam w Żabce, więc mówię, zajdę, wezmę jedną tylko, a później, czyli dzisiaj będę w Biedronce, to sobie dokupię te bio. No i cóż, i ta cytryna była nie do użycia po prostu, no niestety. Jak perfumowana, czymś spryskana, w ogóle zmieniła smak herbaty, a ta dzisiejsza to jest smaczna. Taka jak cytrynka powinna smakować. I cóż, moi mili, to byłoby na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam, że przyszliście, że obejrzeliście, zajrzeliście do mnie. Dziękuję, że zawsze mogę na Was liczyć. Dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Na razie. Do zobaczenia. Pa, pa. Dzisiaj takie szybkie zakupy z Biedronki, cytryny, jabłka, tu takie ściereczki domowe, bardzo praktyczne, uniwersalne, ciasto francuskie, będą poduszeczki z jabłkami, bardzo fajne takie ciasteczka, no i pomarańcze były po 2,98, więc aż prosiło się, żeby wziąć i zobaczyć. Mogą być kwaśne, ale nawet jak będą, to ja lubię ten soczek wycisnąć sobie do herbaty i wtedy smakuje wyśmienicie, bo jest i dobry smak i fajny zapach. No papryka słodka, tu taka kredka do kreseczek. No i w sumie, no jeszcze są, jeszcze jest papier toaletowy, no ale tego nie będę pokazywać, takie tam toaletowe rzeczy, więc razem to wszystko zapłaciłam 50 zł 52 grosze, także nic wielkiego nie ma, no ale takie zakupy też są potrzebne. Moja coś ostrość jest słabsza, teraz chyba trochę lepiej. Dzisiaj u mnie będą placki ziemniaczane. Tak jakoś przyszła mi ochota po tych wszystkich świątecznych smakołykach na takie proste danie. No i dzisiaj właśnie będzie. Zaraz zetrę ziemniaczki, dodam cebulkę, jajko. Zobaczę, jak będzie ta konsystencja wyglądać. Może dodam łyżkę mąki, zobaczę. Posolę, popieprzę, będę smażyła smaczne, złociste placuszki. Ziemniaki starte z cebulką. Dodałam jedno jajko, łyżkę mąki, posoliłam, dodałam pieprzu, to już według swojego uznania. I teraz będę smażyć małe placuszki na złocisty kolor. Placki się smażą pomału, także za chwileczkę będą gotowe.